Niefortunna przygoda 20-letniej Głogowianki zaczęła się od wyprawy razem z koleżankami nad Odrę. W pewnym momencie podjęły decyzję o tym, żeby przejść na drugi brzeg Odry, w okolice tak zwanego Barbakanu i tam dołączyć do imprezy, którą organizowała tam ich znajoma. Po przybyciu na miejsce została zaatakowana przez dziewczyny, które tam przebywały, jak się okazało jej znajome. Do tego ataku doszło na tle konfliktu, który wcześniej między tymi osobami istniał. Cztery dziewczyny, jak już później się okazało, zaatakowały ją, pobiły. To pobicie doprowadziło do utraty przytomności. Pogotowie ratunkowe przewiozło dziewczynę do szpitala. Lekarze, podejrzewając pobicie, zawiadomili policję. Ustaliliśmy, że agresorkami były cztery dziewczyny mieszkanki Głogowa w wieku od 22 lat. Najstarsza do tych najmłodszych, które miały 17 lat. Była tam jeszcze jedna 19-latka. Zostały przez policjantów zatrzymane i usłyszały zarzuty pobicia oraz nieudzielenia pomocy. Przypadki agresji nie są rzadkie, ale jeśli sprawczyniami są kobiety, zwłaszcza młode, to jednak reakcje są bardziej powściągliwe. W przypadku kobiet to się raczej nie powinno zdarzać, ale mamy takie czasy, jakie nie inne i po prostu świat zmienia trochę kobiety. Są to różne powody, zazdrość, jakaś tam miłość, ktoś komuś coś odbije, zabierze i dużo nie trzeba, a na to ma też dużo wpływ narkotyki, że tak powiem, i alkohol zmienia postać rzeczy. Kobiety są bardziej agresywne, jak pani uważa? No, rzeczywiście coś w tym jest, chociaż w sumie no... Nawet nie znam dokładnie sprawy, nie wiem, w jakim wieku były te osoby. Widocznie rzeczywiście we współczesnym świecie jest to trochę inaczej. 20-latka doznała ogólnych stłuczeń ciała i ma ukruszony ząb. Sprawczyniom pobicia grozi do 4,5 roku więzienia.